czas wrócić do tego pięknego moda, który wytworzyłeś u mnie. Syndrom sztokholmski. No już trochę odpoczęła psycha po tej Jerozolimie. Nigdy więcej Jerozolima. Przynajmniej na tym modzie. I dzisiaj sobie zagramy Persją. Persją, którą na tym modzie. Czyli na pięknym Antebellum, który jest najpiękniejszym modem. I wcale nigdy nie wykurza, jak zwykła urobka. Wcale. I dowodem na to jest odcinek z Jerozolimy. Ma dość fajne idee ta Persja, ale najważniejsze zaczyna jako zoroastryjski kraj i ma kozacką flagę. Poza tym sądzą nią Sassanidzi. No taka fajna dynastia. Kto wie, ten wie. A kto nie wie, to może w sumie w Wikipedii sprawdzić i będzie wiedzieć. Ogólnie Persowie na tym modzie mają kozacką misję. Moim zdaniem trochę... W sensie, no jest strasznie skupiony na podbojach. No więc spróbujemy dzisiaj odtworzyć sen. Sen o wielkiej Persji, jaki miał Kałach kilka lat temu, jeśli ktoś wie i jeśli ktoś pamięta odcinki Kałacha z 2017 roku. I odtworzymy Persję, którą zostawił nam Dariusz Wielki. Dobra, zaczynamy oczywiście z zoroastryjską religią, ale nie mamy nigdzie... Czekaj, co? Ale nie, nie mamy nigdzie, no tych, wiecie, no, miast zoroastryjskich, żeby sobie bonusy dać. No są dość niezłe zresztą tego produkt. Dobra, ogólnie wiecie co? Pamiętacie, kiedy ludzie grali tak bardzo dużo pod Monopole? Zagrajmy sobie teraz pod Monopole. Zagrajmy sobie pod Monopol Wina. No on tam daje merkantyli. Sprawdźmy, czy to dalej jest dobre. Wziąłem sobie ogólnie pozostałe z tej te 3 punkty. Oczywiście na Manpower, no i tańsze doradców. Dobra, dostaniemy na to claimy. Okej. Okay. I tak day one wypowiadamy wojnę... Dobra, wiesz co? Zdewuj tutaj trochę. Wypowiadamy wojnę... Tu. Kum. Prowincja Kum. Te dwa forty możesz usunąć. W sensie one są zupełnie niepotrzebne. Usuwaj to. Gotujemy oczywiście free company i się zaraz wbijamy w Tymurydów. Dobra, mam już 15, już dawno mogłem ci wojnę powiedzieć. Mogę wezwać w sumie za ziemię Hormuz, ale po co, jak my i tak cię zmasakrujemy. Jak będzie jakiś problem, to cię wezwiemy. Idźmy wyzwolić zoroastryjskie ziemie pod zarządem powierniczym Tymurydów i spróbujmy znaleźć w sumie ich armię. Armia Tymurydów. To jest coś, co cringe. Dobra, dawaj mi power. Dziś wojska perskie przekroczyły granice. I Sasanidzi rozwalą Tymurydów. Stak, wipe. No dobra. Niestety się nie udało uciąć głowy katowi Persji. Ura, dobra. Odratuję. No jak szczury po prostu. No jak polni szeszfajne uciekają te wulchańczycy. Nie! Nie szybko idź tam, zaraz nam zrobią las teutoburski, wersja perska. Uciekaj, run! Ne! O, uciekniesz. Co ja w ogóle, nie wiem, już odratuję trochę. Spokojnie, opanuję się. O nie, no, kolejny, nie, dobra, udało ci się uciec. Dobra, biegnij tu. Szybko zmasakruj, zanim posiłki dojdą. Dobra, kiedy ty dojdziesz? 7? Dobra, zmasakrujesz. No, jaka była na to szansa? Dobra, zwyciężyliśmy i tak. Poczekajmy chwilę i przeanalizujmy ten event. Ten event produkuje, że Tymurydzi... Produkuje, co ja mówię? Powoduje, że Tymurydzi przestają... W sensie ich wasale są nielojalni. Znaczy, polega problem, że na tym modzie w ogóle nie mają wasali. Więc ten event jest trochę taki useless. W sensie to pokazuje, jak bardzo niedopieszczony jest ten region w Antebellum. W sensie nie tyle ten region, no bo Persja ma tam i Hanat ma. No ale bardziej jak niedopieszczeni są Tymurydzi. O nie. O nie. Oh no. Oh no. Oh no. Baruchistan, nie rób tego. Nie rób tego. Dobry Baruchistan, dobry. O, nareszcie złapiemy Baruchistan, no w jakiejś normalnej prowincji do Atesta. Dobra, Karaman to jest pustynia. Tutaj powinniśmy zmasakrować połowę armii tymuryckiej. Ale spocona taktyka z posiłkami wszystkim. Jeśli te posiłki w ogóle dojdą. Chciałem, że to przegramy, szczerze. Nie wiem, już mam fobię po prostu. No, Sasanidzi zginęli, no. Wyginęli Sasanidzi, no. Nie wiem, czy jest sens to restartować, dlatego, że Sasanidów nie ma. Mamy OP władca, okej? Udajmy, że on jest Sasanidem.
Udajmy, że ma tam nazwany Sasanid, okej? Ogólnie ta rodzina Tekukele w Antebellum, napisał mi sam Parmenion, była ten wielce spokrewniona z Sasanidami, więc to trochę tak Sasanidzie, jak coś ci to wszystko wymyślam. Potem się nie dziwcie. Słuchaj, ja się tam nie wbiję, byku. Byku, ja się na góry nie wbiję. Ej, mamy doradcę na innowacyjność, dajmy go sobie. Innowacyjna Persja. Co złego może się stać? Najśmieszniejsze jest tym, że gdyby podłączył wojska, to mógłby z nimi wygrać, nie? No ale tak jak dzieli, to Stakłajty dostaje na twarz. My jeszcze mamy z tradycji morarki armii, więc mamy lepsze armie. I potem też będziemy mieli jeszcze go plus, ale ten kraj jest potężny. Dajesz na minus 2 YOLO. Stakłaj w górach i to ja rozumiem. O! Ktoś tu zrekrutował najemników, nie? Szkoda by było, jakby ktoś ich wszystkich zmasakrował. Jestem niszczyciel perski światów. Nie! Nie idź tu! Nie idź tu! Nie ma, nie możesz tędy iść po prostu. Po prostu zakazuję ci. Zakazuję ci tu iść. Dobry, dobra, 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 dobry korostan, dobry korostan. Nie! Nie idź tam! Nie idź tam! Akurat tej pewnie potrzebuję. To co to za ciecic jest? Przez okno od razu lecisz. Dać ci miany, ja nie chcę dać. Nie wiem, co mnie tak zaśmiało. Po prostu głupi jestem, okej, okay, nie zwracajcie na mnie za długo, że uwagi. Dobra, czy tego dziedzica już 9. Dobra, niech będzie. Szapur. Czy się zdłużaj. Wszystko, żeby było jeszcze bardziej cringe'owe. No i co, jak przychodzę z nieśmiertelnymi, to już nie jest tak śmiesznie, nie Baluchistan? Dobra, No i bitwę przez was przegapiłam, piękne Stakłajty, no. Bachmani, ten, co ty, Baluchistan, wychodź tutaj, będzie Bachmani. Bachmanistan, nowy kraj. Imperium Antygonickie Balmachistanu. Możecie mi wytłumaczyć jedną rzecz, dlaczego Pijapas ma sojusz z Seldżukiem? I ja ją też. Dlaczego ty się w ogóle w Persji tak interesujesz? Nie. Teraz to będzie oblegał Karaman. Bo wybuchły to bunty. Jak, Korostan? Jak to jest możliwe w ogóle? Nie. No jak? Jak? Dlaczego? Dlaczego Korostan, który jest tu, to dostaje tę prowincję, a nie ja, który jestem tu? Niesprawiedliwość dziejowa po prostu. Ja przynajmniej moje bunty to wybuchły, bo ja mam na te trzy prowincje kornie i odbiły tą prowincję. I teraz ja ją mam, też dobra. Ale no ja chcę tą prowincję i tą, no. I teraz znowu muszę czekać, aż Korostan to spisuje po 50 latach. Ja wiecie co, już nie chce mi się więcej Warak Zoszy napijać. Zaraz mi tą prowincję podbije farsa, więc to jest jakaś farsa. Odbijmy sobie jeszcze prowincję i tyle. Teraz też stanie z tymi buntownikami, a zniknęło, szkoda. Myślałem, że je dostaniemy. Możemy tą misję zrobić. Teraz dostajemy klejmy na Rozumiecie, jak mi poblokował Seldżuk? Zobacz, wziął z tymi sojusz. Zobacz, z tymi. I po prostu, no, nie daje mi się rozwinąć, no. Się będę musiał w ciebie wbić, bo nie ma innej drogi, żeby rozwinąć tą Persję, no. Miał być tak. Pewnie jak tylko tu wejdę, to włączysz fort, więc muszę tu wejść. Czekaj, wejdę tu pierwszego. To się zabra czwartego. Okej, lecimy. Ty nie masz włączonego fortu. Dawaj ciebie, który masz dużo w manewrze, tak szybciej dojdziesz. To dawaj ciebie. Okej, nie, ma 1000 obrońców tylko. Wow. Dało się. Dało się. A zdarzałem sobie mi dać kondotierów za jeden dukat. A wiesz co, wezmę ich. Dlaczego nie? A ten fort niestety był utrzymany. Dobra, to wyślij tylko ten fort. Nie, to jest Ica Trump! Wracaj tu, bo zaraz tu przyjdzie. Możesz z tymi kondotierami cokolwiek zrobić użytecznego, na przykład się tu przybliżyć. Szkoda, że nie można kondotierom objektivu dać. W sensie wiecie, o co chodzi, żeby oni tam coś zdobywali. A, i oczywiście z tej wojny chciał Shirvan wziąć, bo jestem Zoroastrianinem, więc będą te plus 10 dyscypliny świetnie działać na mnie. To rozumiemy. Okej. Okay. Zmienię sobie teraz jednostki. Wiem, to jest debilny pomysł, ale zaraz będzie bitwa. Więc miejmy już lepsze jednostki, się po prostu po jakimś czasie wbijemy. No cóż, może anulowanie tu fortu nie było takim mądrym pomysłem. Ja miałem przewagę liczebną, mam trochę mniej moralek, no bo jednostki przy tym miałem. Nope. Zaraz tam. To nie działa. Co dwie prowincje już są? Okej. Okay. No poszło nieźle. Ta bitwa będzie, nie wiem, czy w sumie ją wygramy.
No dobra, jak wszyscy wrogowie uciekają, to ją wygramy. Nie wiem dlaczego, bo czasem tak kupię, ale nie żeby mnie to przeszkadzało czy coś. Więcej mam power oczywiście, reformy. Co tu było góry? Aha, no to już będzie cięższe do wygrania. A, i tak poszło nieźle. Co? Już miałem wall bridge, ale przez przypadek to poruszyłem. I znowu 0%. Ej, dobra, leć wyrzuć te hordy, bo to jest jakieś straszne. O, ty byś nawet tą sojusz zdjął. Wiesz co, ja bym wolał? A, warrops i tak dasz, no to tam ile pieniędzy dasz. O, możemy już pierwsze idee wziąć. Wiecie co? Mam mercenary ideas. Ja ich nigdy nie brałem. Ale one... Nie, ja mam profesjonalne. Ale myślę, że na Persję, wiecie jakie najbardziej patrzyły? Maritime, nie, na serio to quantity oczywiście. Ja ty po wejściu na swoją stolicę już wychodzisz. No ile się koi Hanat sam. Wyrzuć mi Mongołów już z Persji. O nie, wbili się tu w górach. Teraz ty to wygrasz? Może Marokami wygrasz? Wątpię. Dobra, jeden na jednego, tutaj bitwa. Jest, wygrałeś! Wow. O, czy to jest masakracja armii Irhanat? Nie, no bo na minus 2. A, i tak, jednak tak. Dobra, już możemy tak spisować. Bierzemy tę prowincję trochę pieniędzy. I możemy tobie wchodzić wojnę, tylko ten claim. Możemy jeszcze tą misję zrobić, jeszcze tą też. I dostaniemy na co claimy, no to wszystko, tak? Dostaliśmy, no tak. 20 worek zoszyn, o! O, możemy już to wybrać sobie jeden, wiecie co? Bo chyba, ja chyba wezmę ten Godbadus. Teraz za manewry ziemiowe dostam dosyć dużo pieniędzy, więc porozwijemy sobie handel na razie. Jeszcze nie będę korował z takim worek zoszyn. Wbiję go sobie trochę nawet, bo to jest patologia. Poczekamy sobie, aż trochę nam spadnie worek zoszyn, no i wtedy zaczniemy grę. O, mogę z Afganistanu wziąć sojusz, to jest dobry pomysł, to zło może się stać. Aha, Nizaryk nie zwarnował, no to fajnie. O nie, te buntowniki mnie zestakłajpowali, 1000 żołnierzy, trzeba ta zniewaga krwi wymaga. To ja mamy sojusz z Uzbekami. Teraz poprawmy z nimi ten... No i on ma 7000 żołnierzy, ja mam powera. Wiecie co? Wiecie co? Ta gra po prostu jest jedną wielką zniewagą ku ludzkiej inteligencji. Znaczy... W sumie nie mam, czyli w sumie mnie nie powinna znieważać. Ej, w sumie nie zły event na nową konsortkę. 75 relacje. Dobra, niech pani. A, 33. No cóż, wyślij tam dyplomatę szybko. Powiedz, że to tylko był taki żart. Co? Cały Ilhanat zjadłeś tym Seldżukiem? No ten Seldżuk wyrasta nam na dużą potęgę. Mógłbym się ciebie wbić. Nie, nie. Już planuję inną rzecz zrobić. Wbijmy się w Khorasan. Ogólnie mają też sporą przewagę liczebną. I może sobie teraz rozwalam kampanię, no ale cóż, najwyżej będzie trochę pisk i gorzej dla mnie. Czyli w sumie dla was lepiej. Wojska transakcyjne już to przyszły. Jest ich dość sporo. Zrób tak i weźmy tutaj wszystkimi armiami po prostu po ciebie na YOLO totalnym. Nie, dobra, leć ty też. Leć szybko, zanim oni wrócą z czarnej flagi. Nie! Nie! Nie, 1000 persów w lesie teutoburskim, jak zwykle zmasakrowani, no. Dobra, jeśli nie dojdą po się... Dobra, wygraliśmy. Nie wiem nawet jak to się udało, ale okej. Okay. Lecimy jak najszybciej ciebie wyrzucić z tej wojny. Ty, ile ty masz fortów? Dobra, wyślij tutaj Vspy Network, zanim... Bo musimy zdobyć ten fort, zanim oni nam zdobędą cały kraj, bo przypominam, że nie mam fortów. Jakiś głupek je już usunął. Tak, te Heron to nie raczej paradnie, ale niech się broni długo i szczęśliwie. A kolejnego handla... A, dobra, bo tu zostaliśmy ten... Zmanowani w tym handlu, no cóż. Odcięli nas od Swifta perskiego. Aha, ja tu wysłałem generała, który akurat nie ma Siege XD. O, padłeś. Okej, możemy nawet czegoś cię żądać, wiesz co? No sobie ten twój sojusz z Nizaridem okropny. Co?! Tabriz, który jest fortem górskim. Górskim. Padł wcześniej niż Teheran? Szybko biegnij tu, biegnij. Nie, nie dobiegniesz. Przynajmniej obrężenie im przerwiesz. Dobra, okej. Okay. Cel zrobiony. I teraz będą musieli od nowa Teheran obiegać. Dobra, padł tobie drugi fort, więc mogę nawet cię wszystkie pieniądze wziąć. Mogę cię okraść masowo, dobra. I warlepsów niestety nie dasz, dobra, ale trochę mniej pieniędzy dasz i już dasz warlepsy. I wychodź z tej wojny, nie chcę cię więcej widzieć na oczy. W ogóle to uważam za najpiękniejszą misję. Persian, Silk, Road,
Tytel. To ja wiecie co, wbicie się w Seldżuka było debilnym pomysłem. To tak zupełnie. O, a ja chciała Tisa, wiecie co, ja go zaakceptuję. Bo trochę się nam komplikuje gra. Aha, czyli ty skończysz twoją wojnę z Georgią i teraz się skupisz jedyny na mnie, ale to będzie rozwałka, ale mnie. No nie, nie, teraz mnie tu rozwalą, dobra. Nie wiem dlaczego brzmiałam przez chwilę jak wrona dzika, ale no... No widzicie, Europka to wiele rzeczy prowokuje, uciekaj. Da, wiesz co, tam... Zaczekaj. O, ty już odpisałeś, świetnie, świetnie. Leć tędy tych rozwal. Wojnę, będziemy prowadzić teraz z Seldżukiem wojnę partyzancką. Bo innego sposobu, żeby to wygrać je... Do... W ostatniej minucie doszedłeś, no. Co to ma być? Nie, dlaczego ci tu złapali? Czego Seldżuk ma 110 dyscypliny? To był debilny pomysł mu wojnę powiedzieć. Co? What? Nie ma nawet takiej opcji, że ci to... Przed chwilą z tobą kończyłem wojnę... Nie, 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 ta gra tak trozo. Przed chwilą kończyłem wojnę z tobą i ty znowu dołączyłeś do wojny. A ty to co? Co z tego, że sojusznik przyszedł? I tak cię... I powiedziałam tobie wojnę wcześniej niż skończyłem... Wszyscy przeciwko mnie, jak zwykle. Przed chwilą zwajpisowałam z Biapasem i on znowu jest w wojnie. Dlaczego? Jak? W jaki sposób? Ja wiecie co? Wbijmy się tu. Oni mają tą samą technologię, co ja. Dobra. Bo zaraz mi tu padnie. Oni już mają Wallbridge. Okej. Idą oni teraz z całym wojskiem swoim do pomocy. Mają przewagę liczebną, ale dalej możemy to chyba wygrać, dopóki nam linia nie padnie, a już zaczyna padać. Dobra. 10 tysięcy strat! Dobra, wiesz co, już wpisuj jak chcesz. Co? Co to ma być za peace deal? Dobra, wiecie co, palcie gumę wy wszyscy. Jak zwykle upadek, jak zwykle się nie da w tego moda po prostu grać. Nie da się w Europkę po prostu grać. Nie wiem, ja już straciłem psychę po raz 55 na tym modzie. Miała być pięknie, miała być wielka Persja od Atlantyku po Pacyfika wysła jak zwykle. Myślałem, że powrót do tego moda będzie dobrym pomysłem, no ale nie był. No jak pokazuje te gra, no cholernie nie był. I ja rozumiem, że jestem nułem. Ja rozumiem, że powiedzenie wojny Seldżukowi było pomysłem godnym prawdziwego debila. Ale nie rozumiem, jakim cudem Ajam, który odrzucił sojusz z Seldżukiem, kiedy ja zaczekowałem Seldżuka, nie odpowiedział na wezwanie. Potem, nagle, kiedy spisowałem z nim, bo on był w wcześniejszej wojnie, odpowiedział na wezwanie. Jakim cudem? Jak działa ta gra? Z drugiej strony, Horasan, nie, który miał sobie z Biapasem, spisowałem go raz. I ja to pamiętam dobrze, jak klikałem, żeby z nim spisować. Po czym znowu go wyzwał. Wezwał. Jakim cudem? Możecie mi to wytłumaczyć po prostu, jak się to stało? Bo to jest zupełne po prostu rozwalenie tej gry. W sensie, jak? Jak się to doszło do tego? Przynajmniej mamy teraz dwa kraje, które są zoroastryjskie. Ja! No nie wiem, czy jest sens to kontynuować. Na pewno dzisiaj nie. Może jakbyście chcieli, to mogę to kontynuować, ale na pewno dzisiaj nie. Dzisiaj już moja psycha dostała wystarczający uraz mózgu, nerki i czegokolwiek jeszcze jest w ciele.